wieczór. Chcemy dzisiaj zabrać Was do krainy piosenek z przedwojennych filmów, remi i operety. Piosenki pisane w tamtym okresie były wykonywane nie tylko na scenie, ale także przed kamerą. Dlatego powstały szlagiery, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. W tej dzisiejszej muzycznej podróży towarzyszyć Państwu będę. Artur Kwała, skrzypce. Adam Gączowski, kontrabas. Mirosław Gordon, instrumenty klawiszowe. Oraz Andrzej Brzozowski. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, ponieważ chcemy, aby kolejność wykonywanych piosenek była pewnym zaskoczeniem również dla nas, dlatego postanowiliśmy wybierać je drogą losową. Przystąpię zatem do losowania. Pierwsza piosenka, sam jestem ciekawy, co to będzie. Jak Państwo widzą, to żadna ściema, bo to jest koperta, dopiero jak otworzę, będę wiedział. O, już wiem, bo to się zwykle tak zaczyna. Piosenka z Rewi Frontem do Chorzej, Teatru Stara Banda z 1934 roku. Muzyka Stanisław Ferszko, Julian Front, słowa Jerzy Ryba, Emanuel Schlechter. Ta piosenka jest uważana za klasykę repertuaru dwudziestolecia międzywojennego. Pierwszym wykonawcą tej piosenki był Tadeusz Olsza. Był to aktor specjalizujący się w repertuarze komediowym. Bo to się zwykle tak zaczyna. Tak zaczyna, sam nie wiesz nawet jak i gdzie, po prostu wzięła cię dziewczyna, a to jest znak, że już jest źle. Z początku rzadko ją widujesz, a potem chcesz z nią częściej być i w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą swoją kochaną oddałbyś 1000 lat. Za jedną noc zaś, gdybym ci kazano, oddasz chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nie wiesz nawet jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Zaczynasz wodzić ją do krewnej, a potem mówisz za naiwność. I w końcu trudno, jesteś pewny, że dłużej z nią nie możesz być. Za jeden dzień bez swojej ukochanej oddałbyś 1000 lat. Do domu na noc wracać jak wskazany, myśląc jakby rozwiać gdzieś w świat. Bo to się zwykle tak zaczyna.
i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzucasz, zapominasz. I to jest życie. Kolejna piosenka. Cóż to będzie? O, proszę bardzo. Kiedy będziesz zakochany? Piosenka z rewii Słońce w Cyruliku z filmu Parada Gwiazd Warszawy z 1937 roku. Muzyka i słowa Bronisław Chorowicz. Piosenka z repertuaru Zofii Terne. Była to gwiazda kabaretów Qui pro quo i Cyrulika Warszawskiego. Ta piosenka jest uważana za taką przedstawicielkę piosenki kabaretowej. Słowo kabaret w tamtych czasach zupełnie co innego oznaczało, co nie znaczy, że ludzie nie mieli żadnego poczucia humoru. Oczywiście opowiadam o sobie również różne dowcipy, kawały. Bardzo popularne były tak zwane szmoncesy, czyli żarty, dowcipy oparte na humorze żydowskim. Wiele z nich dotrwało do dnia dzisiejszego i to w niezmienionej formie. W pewnej średnio zamożnej gminie żydowskiej mieszkańcy złożyli się i pojechali na targ, aby kupić krowę. W oko wpadły im dwie kandydatki. Jedna krowa z Lublina za 850 zł, druga krowa z Mińska za 650. Po krótkiej naradzie postanowiono kupić tę tańszą, a resztę pieniędzy przeznaczyć pod zasiewki. Po paru miesiącach okazało się, że jest to niezwykle trafiony wybór, ponieważ krowa z Mińska dawała dużo mleka i w ogóle nie chorowała. Dlatego postanowiono ją rozmnożyć, aby ze sprzedaży cielaków uzyskać dodatkowe fundusze. I tutaj pojawił się problem, ponieważ krowa z Mińska żadnego byka do siebie dopuścić nie chciała. Poszli więc do rabina, żeby coś zaradzić. Rabin wysłuchał, mówi, no dobrze, 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 ale wy mi tak trochę bliżej opowiedzcie, na czym to polega. No bardzo proste rady. To jest tak, byk zachodzi od przodu, to krowa do tyłu. Byk od tyłu, krowa do przodu. Byk z prawej, krowa do lewej. Byk z lewej, krowa do prawej i nic z tego nie będzie. Zamyślił się rabin i po pewnym czasie mówi, słuchajcie, a czy to czasem nie jest krowa z Mińska? No rzeczy same. A jak rabin na to wpadł? A no bo wiecie, moja żona jest z Mińska. No. Kiedy będziesz zakochany? Że radośni szumią drzewa, a jeżeli tak się stało,
mało słów do mnie, to zobacz, że to święte rymbozy. Jeżeli tak się zdarzy, że akurat będzie maj i że będą wzywać miał sam do rynu do naszora, gdyby ci szepnie ukochała i jedno małe słówko od tyłu, to zobaczysz, że to świetny rynbozy. Nam trafił klasyk. Umówiłem się z nią na 21. No to 9 rano, stań. Nawet na randkę. Piosenka z filmu Piętro Wyżej z 1937 roku. Muzyka Henryk Wars, słowa Emanuel Schlechter. Wykonawcą tej piosenki, pierwszym wykonawcą był oczywiście Eugeniusz Bodo. Tytuł filmu Piętro Wyżej no kojarzy się z sąsiadami. Ja mieszkam w bloku i kiedyś schodząc po schodach byłem świadkiem rozmowy sąsiada z synem. No tak mimowoli podsłuchiwałem. Oni nie wiedzieli, że ja idę za nimi, tak zajęci byli rozmową. I w pewnym momencie ten sąsiad do syna mówi: synu, a ja słyszałem, że ty chodzisz z tą sąsiadką z drugiego piętra. No tak, tato, ale masz coś przeciwko temu? Nie, bo ja w twoim wieku też z nią chodziłem. Spotykam go po jakimś czasie, patrzę taki jakiś cały zasmucony, mówię: sąsiedzie, co się stało? O, moje nieszczęście. Ja mówię: umarł ktoś? Gorzej. Ja mówię: no jak może być gorzej? No niech sobie sąsiad wyobrazi, że ten mój syn, co to niedawno był jego ślub, to on się rozwodzi. Ja mówię: no jak? Ile ten ślub był? Tydzień, dwa? No się rozwodzi. Ja mówię: ale jaki powód tego rozwodu? No może przez roztargnienie. No jak może się rozwodzić przez roztargnienie? No ale sobie sąsiad wyobrazi, że oni po tym ślubie pojechali w podróż poślubną i tam w tym takim pięknym, nowoczesnym, pięciogwiazdkowym hotelu odbyła się ich ta pierwsza noc. I on przez roztargnienie, a może z przyzwyczajenia, położył 200 zł na stoliku. Ja mówię: co, z tego powodu razu? Nie o to chodzi. Ona jemu 50 zł wydała. Dlatego trzeba uważać, z kim i kiedy, gdzie się umawiać. Umówiłem się z nią na 9.
pół do trzeciej, a ten czas powoli leci. Do dziewiątej jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czar, bo napędzać te zegary, by dziewiąta była już. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi to nie jasno już. Zaraz wezmę szefa konta, kupię jej bukieci róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie pół i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. I nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Pięknie, zapraszamy do tego śpiewania, ponieważ te słowa w większości piosenek powinny być Państwu bardzo dobrze znane.